zdrowia, szczególnie dla chrześcijan w Libanie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do tego, że Polska powstała po 123 latach zaborów. Polacy rozmawiali po polsku, mieszkali w różnych tych zaborach ruskim, austriackim i pruskim, można powiedzieć. No i w tym samym czasie też w zasadzie powstał Liban. Liban, czyli państwo w kraju otoczone przez Arabów, część Syrii, no ale tam Francuzi stworzyli chrześcijańskie państwo, znaczy starali się stworzyć chrześcijańskie państwo, no bo od powstania mahometanizmu muzułmanie ścigali wszystkich tych chrześcijan i chrześcijanie chowali się gdzieś tam w górach, w różnych miejscach, ale nie mogli zamieszkać gdzieś spokojnie. No i teraz ostatnio właśnie w Libanie było dużo protestów, było, ludzie wychodzili na ulicę, no protestowali przeciwko temu, że no chcą jakiejś społecznej stabilności, chcą jakiegoś politycznych reform, chcą poprawy swojego życia. Cały ten kryzys, no to jest głęboki kryzys, no i teraz trzeba się tak zastanowić, od czego ten kryzys się zaczął. No właśnie, tak jak Polska powstała, tak powstał Liban. Francuzi i Anglicy tam byli bardzo aktywni. Trzeba pamiętać, że w tym czasie było Imperium Otomańskie. Imperium Otomańskie kontrolowało z Istambułu, no kiedyś, zanim muzułmanie napadli na Konstantynopol, no to właśnie to był chrześcijański kraj, chrześcijańskie miasto. Odłam, powiedzmy, ten prawosławny, no to był Konstantynopol. Później muzułmanie zaatakowali, no i się przemienił na Istambuł. No i później przez setki lat było właśnie ten Imperium Otomańskie. Po II wojnie światowej dużo poupadało ten Imperium Otomańskie upadło, Habsburgowie, Węgrzy, wszystkie te rzeczy się porozpadały, Rosja się rozpadła, powstała Polska, także to dużo zawdzięczamy temu, że były te bałagan taki, no wojny te sowieckie, Sowieci też doszli, no ale wracając do Libanu, Francuzi chcieli tam po prostu zrobić jakiś taki spokój. Szczególnie, że było bardzo dużo morderstw, chrześcijanie byli tępieni. Tam od 1860 roku to była największa rzeź. Była największa rzeź i no i Francuzi powiedzieli, że stworzą jakieś państwo, jakieś takie państwo właśnie pomiędzy tymi żydowsko-arabskimi krajami, a grecko-rzymiańskimi społecznościami. No i oni tam rozmawiali, to byli syryjscy maronici, oni rozmawiali po aramejski język, także to ten był, no, semicki, tak, Arabi i Żydzi, no to są semici, no ale byli, powiedzmy, chrześcijanami, no. Liban ma dosyć takie specyficzne geograficzne położenie, także niby był chroniony, no ale nie do końca. I właśnie wtedy, kiedy w 1860 latach były te pogromy, to Imperium Otomańskie zgodziło się, dało, powiedzmy, taką niezależność. A 60 lat potem Francuzi to przyjęli po II wojnie światowej, no i starali się zrobić porządek tam. Tyle tylko, że ci chrześcijanie, no był to mały pasek, no to oni chcieli, żeby też chcieli, żeby doszło do tego troszeczkę więcej ziemi, no to dołączyli im więcej ziemi, no i przez to, że dołączyli więcej ziemi, żeby kraj był mały, no to w zasadzie populacja chrześcijan i muzułmanów była pół na pół. No i od tego się zaczął, jest początek końca całego tego Libanu, bo
Bo jeżeli chrześcijanie by zostali na tej małym, w tym małym kraju, powiedzmy na tej małej powierzchni, ale sami chrześcijanie, no to by wytrzymali. A tak to była nieustanna od 100 lat, to jest nieustanna walka, nieustanne nieopanowywanie muzułmanów, wypieranie chrześcijan. I Maronici w zasadzie to mieli kontrolę nad tym państwem, no ale zaczęła się emigracja, część chrześcijan po prostu wyemigrowała, dużo Libańczyków wyemigrowało do Ameryki. Populacja muzułmanów wzrastała, no bo oni mieli więcej dzieci. No i w 1943 roku w czasie II wojny światowej, no to chrześcijanie w zasadzie już odpuścili dużo rzeczy. W wojsku, w parlamencie i prezydenturę. Maronici no przestali się zapatrywać na zachód. Ciągle myśleli, że są Paryżem Bliskiego Wschodu, no ale bardziej się zaczęli dogadywać z libańskimi Arabami, pomimo, że sami się nie czuli Arabami. I z czasem cały Liban przestał być chrześcijański. W 1943 roku muzułmanie zaczęli wymagać coraz więcej władzy. Większość władzy zaczęła przechodzić właśnie do muzułmanów. I w XX wieku Liban zaczął być miejscem walk. Zaczął być w 1958 roku, były walki. W 1975 Yasser Arafat, Palestyńczyk, po prostu przybył do Libanu, no i tam zaczęło się napierniczanie, wojny się zaczęły. Libańscy chrześcijanie zaczęli walczyć z Palestyńczykami i z innymi Arabami. 15 lat było tej wojny. No i w zasadzie chrześcijanie walczyli o kraj, chrześcijański kraj, który w zasadzie nigdy nie mieli. No i po tym takim oryginalnym sukcesie chrześcijanie jakoś opanowali to wszystko, no ale później, jak to ze wszystkim bywa, zaczęli się kłócić pomiędzy sobą. No i w 1989 roku zgodzili się z Arabami, z muzułmanami, że już będzie prezydent Maronitów, czyli tych chrześcijan, będzie miał ograniczoną władzę, premier będzie muzułmański. No i tak samo zmienili trochę sytuację w parlamencie, rozbroili wszystkich tych partyzantów, tą milicję chrześcijańską, no i część z tych muzułmańskich, ale zostawili Hezbollah w zasadzie, no bo mówili, że będą walczyli z Żydami, z Izraelem. No i teraz 30 lat po tym wszystkim, no to Hezbollah jest super silna. Ilość muzułman w tym chrześcijańskim niby kraju jest potężna, szczególnie, że dużo uchodźców z Syrii przybyło do Libanu. No i chrześcijanie w zasadzie to albo się przykolegowali z sunnitami, albo z szyitami, czyli te dwie frakcje, czy dwie religie muzułmańskie, które od stuleci się po prostu biją między sobą i walczą między sobą. No i cała ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, no to sprawia to, że to wszystko jest bardzo niebezpieczne dla chrześcijan. I to jest nawet bardziej niebezpieczne niż powiedzmy 100 lat temu, kiedy tam Francuzi ingerowali. I taki malutki kraj, który miał pilnować, żeby chrześcijanie jakoś nie byli wybijani, no to teraz w zasadzie jest dużo bardziej niebezpieczny i coraz bardziej chrześcijan jest, no ginie. I nigdy Libańczycy nie potrzebowali tego bezpieczeństwa tak jak właśnie na dzień dzisiejszy.
Czy ktoś zwraca uwagę na chrześcijan? No raczej nie. Europa powiedzmy nie przyjmuje tych chrześcijan. Tam statystyki są takie, że w zasadzie ludzie, którzy emigrują, chrześcijanie, no to na tych łodziach nawet, które dopływają do Włoch, no to chrześcijanie po prostu są wyrzucani. Są wyrzucani za burtę, są mordowani. Tam 99,99% tych ludzi, Arabów z tej północnej Afryki, z tych krajów, gdzie są jakieś takie zamieszki, no to są muzułmanie. Po prostu chrześcijanie są zabijani tam. I czy ktokolwiek coś to robi z tym? No nie robi. Cały ten kraj niby chrześcijański, co miał być po pierwszej wojnie światowej, no to już w zasadzie cała ta możliwość taka rozpadła się w 1940 latach 40. No i teraz co z tym Libanem się stanie? No przypuszczalnie nie ma tej tożsamości narodowej, nie ma możliwości jakiegoś rozwoju. No możliwe, że będzie wessany do tej dużej Syrii, ze względu na to, że jest po prostu arabski kraj. No szkoda państwa, szkoda ludzi, szkoda tych chrześcijan, no szkoda historii, tak? To na naszych oczach rozpada się w zasadzie Paryż Bliskiego Wschodu. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach. Pisz pytania, pisz odpowiedzi. Jeżeli masz jakieś sugestie, polecaj gdzie się da, na Facebooku, na Wykopie. I do następnego codziennego filmiku.